Dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 kwietnia, Adam Rak, zapraszam na Co nowego u złotego. A co nowego u złotego? Rozpoczynamy oczywiście od szybkiego rzutu oka na kalendarz makroekonomiczny dostępny na stronie www.comparik.pl. Dzisiejsza sesja pod kątem liczebności i wagi poszczególnych odczytów makroekonomicznych będzie nieco ciekawsza niż poniedziałkowa sesja. Rozpoczęliśmy od protokołu z posiedzenia dotyczącego polityki monetarnej RBA, czyli Banku Rezerw Australii. Głos zabrał również sam prezes RBA, pan Lowe. Natomiast już o godzinie 8 pierwsze dane tak naprawdę z naszego regionu, czyli z Wielkiej Brytanii. Godzina 8 średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii, no cóż, nieco mniej niż się tego spodziewaliśmy, na plus natomiast zmiana zatrudnienia, która okazała się być nieco lepsza niż się tego spodziewano. O godzinie 11 ważne dane dotyczące naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec, nastrój ekonomiczny ZEW w gospodarce Niemiec. To już o godzinie 11, godzinę przed tym produkcja przemysłowa w Polsce, a także wskaźnik PPI. Natomiast po południu przyglądać będziemy się przede wszystkim Kanadzie i podstawowej sprzedaży detalicznej. Sprzedaży detalicznej, te dwa raporty z całą pewnością zabiorą całą uwagę inwestorów. O godzinie 16 również informacje dotyczące sprzedaży istniejących nieruchomości, sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych. Po godzinie 22 o 22:30, jak co wtorek, cotygodniowa informacja API dotycząca akcji ropy naftowej. Patrzymy na franka szwajcarskiego. Tutaj nie zmieniłem na euro, natomiast mimo wszystko sytuacja na większości par walutowych powiązanych z polskim złotym jest, no cóż, niemal identyczna. Polski złoty konsoliduje i w przypadku franka szwajcarskiego robi to no, w okolicy 4 zł i 30 groszy. Od dołu chroni nas wsparcie w postaci 4 zł 28 groszy, 4,2870, mniej więcej te okolice powinny być traktowane jako poziom wsparcia. Natomiast jeżeli chodzi o poziom oporu, no tutaj możemy rozpatrzeć dwa przypadki, ten nieco bardziej asekuracyjny 4 zł 35 groszy i kilka następujących po sobie szczytów z początku miesiąca. Ewentualnie możemy jeszcze wyznaczyć te niższe szczyty w okolicy 4 zł 33 groszy. Nie zmienia to jednak faktu, że frank szwajcarski, podobnie jak reszta głównych walut, konsoliduje w parze z polskim złotym i czekamy oczywiście na wybicie. A co z tym euro? Euro niemal identycznie jak frank szwajcarski, tutaj różni się oczywiście kształtem ta formacja trójkąta, natomiast te wsparcie w okolicy 4 zł 51 groszy wciąż pozostaje najsilniejszym wsparciem na wykresie i na te okolice zwracałbym uwagę wszystkich tych, którzy oczekują tutaj dalszych spadków. Dopiero pokonanie tego poziomu 4 zł 51 groszy powinno otworzyć nam drogę do niższych poziomów. Natomiast co od góry? Od góry całkiem sporo poziomów. Najważniejszym wydaje się ta linia trendu spadkowego, ta czerwona linia trendu, która nam tutaj była testowana przez kolejne szczyty, będzie nas też chroniła przed dalszymi wzrostami. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy taki horyzontalny poziom oporu, to okolice 4 zł 55 groszy mimo wszystko powinny stanowić całkiem ważny poziom i na ten poziom też zwracam uwagę. No tutaj niemal identycznie pokonaliśmy w trakcie właściwie poniedziałkowej sesji i to tak dosyć znacząco, pokonaliśmy tą linię trendu wznoszącego, tą wznoszącą właściwie linię trendu, możemy ją sobie usunąć z wykresu. Nie zmienia nam to jednak postaci aktualnej price action na funcie brytyjskim, również i tutaj konsolidujemy, chociaż nieco
na odmiennym sposobie. 5,17 zł, 5,18 zł. Te poziomy powinny stanowić poziom wsparcia. Te poziomy były przetestowane przez maksimum świecy z 13 grudnia. No, natomiast tutaj zdecydowanie silniejszym wsparciem będą okolice 5,15 zł, więc ja traktuję tą strefę jako jedną dużą strefę wsparcia, która powinna przynajmniej zwiększyć szanse na pewne odbicie. Natomiast z punktu widzenia długich pozycji, gdzie wypada najbliższy poziom oporu, okolice 5,23 zł, 5,23,60 zł. Tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia, chociaż no tutaj nieco bezpieczniej można by było ten poziom obniżyć aż o 100 pips. To jest wykres dzienny, więc warto o tym pamiętać. Mimo wszystko 5,23 zł, ta równa psychologiczna bariera powinna zatrzymać wszystkich dążących do coraz wyższych wycen funta brytyjskiego. No a na sam koniec dolar amerykański jako ta waluta najważniejsza, ale też no, nieco inna niż wszystkie trzy pozostałe już omówione. Dolar amerykański w trakcie ostatnich dni mocno zmienny, chociaż ta zmienność już powoli zaczyna wygasać. Mowa tutaj przede wszystkim o 14, 15, 16, 17 kwietnia. Tutaj te świece dosyć wyraźnie się wybijają na tle tej konsolidacji, która wciąż trwa. Konsolidacja okraszona jest dwoma liniami. Linie zbiegają się w jednym punkcie i wydaje się, że 4,15 zł to środek tej konsolidacji, chociaż no ja bym tutaj mimo wszystko wskazywał na 4,17 zł jako centrum aktualnej konsolidacji. Z punktu widzenia sprzedających 4,13 zł to te okolice powinny nas bronić przed dalszymi spadkami, natomiast okolice no powiedzmy 4,20 zł, powiem ten poziom 4,18 zł już tutaj dosyć często był nadbijany. 4,20 zł to powinien być ten poziom, który po jego pokonaniu dolar amerykański nie powinien mieć większych trudności z testem kolejnych szczytów. No więc jak Państwo widzą, polski złoty konsoliduje, polski złoty no, czeka na jakiekolwiek sygnały płynące czy to z naszej gospodarki, czy z gospodarki światowej. No to też zwiększa ryzyko jakichś większych ruchów w najbliższej przyszłości. Czy takie ruchy nastąpią w tym tygodniu? Nie wiem, natomiast możemy powoli się szykować, bowiem nie tylko na dolarze amerykańskim już ta zmienność powoli spada, no a to też może oznaczać pewne przygotowanie się do czy to byczego, czy niedźwiedziego wybicia, więc na to chciałbym Państwu serdecznie zwrócić uwagę. A na co jeszcze warto zwrócić uwagę w trakcie dzisiejszej sesji? O tym już po krótkiej przerwie. Wiem, to warto wiedzieć.